Ten piątek przychodzi do ciebie znienacka. Piątek, jakbyś zobaczył na ulicy Wacka. Siada obok ciebie, a to jest ty, Włodek. Włodek mówi, przestań patrzeć na mój smrodek. Ja mówię, Włodek, dzisiaj jest piątek. Drugi raz rymuje już Włodek i smrodek, ale piątek. Tygodnia jak to początek, bo kiedy weekend zjedzie, to już będziesz tracił wątek. Hej, jedno piwo, drugie, trzecie. Gościu, przestań, bo cię zaraz zmiecie. Może zostaw browar, zamień na wodę. Gościu, ty masz trochę słabą w głowę. Potem przychodzi sobota, au, au. Boli, boli głowa i robota, au, au. Za dwa dni będzie poniedziałek, ale jeszcze jest niedziela, więc popraw mi przedziałek, bo jeszcze dziś uderzę w melanż. Karol, co tam u ciebie, powiedz mi? Pomalutku. No, pomalutku leci. Malutku. O ciebie? Też pomalutku. No. Tak. Nie wiem, czy widzieliście, pewnie ja widzieliście, bo to takie dosyć popularne było. Mhm. Jest afera. Afera w Lekkostronniczym prezentują. W Kożuchowie jest afera. A to nie wiem, gdzie to jest. Województwo lubuskie. Tam się okazuje... Zamek mają i lapidarium. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że w Kożuchowie jest dyrekcja szkoły podstawowej. A czy tam mieszka Małgorzata? Kożuchowska. Hello darkness, my old friend. Drodzy państwo! Cześć, nie usiadłem. Zobaczcie, chcecie mieć takie karty jak my? Zobaczcie. Włodymyr Markowiec. Możecie też mieć taką kartę sobie zamówić. Wystarczy ściągnąć na swojego smartfona aplikację Zen i zamówić sobie kartę fizyczną. Możecie mieć kartę fizyczną, czyli taką, z którą można dotknąć. I... oraz karty wirtualne w aplikacji. Ale to, co jest takie unikalne dla Zena, jest to, że jak kupujecie różne rzeczy w internecie, na przykład elektronikę, na przykład, to dostajecie rok dodatkowej gwarancji. Więc jak macie 2 lata tam na przykład od sprzedawcy, to łącznie macie 3 lata. Super sprawa. Jeżeli sobie coś zamówisz i przyjdzie do ciebie niewłaściwy, wadliwy, zepsuty towar, albo w ogóle do ciebie ta rzecz nie przyjdzie, to Zen się tym zajmuje. Innymi słowy, oni ci szybciej oddadzą pieniądze niż ewentualnie ten system u sprzedawcy, który zawalił. Więc to jest bardzo fajne, masz taką dodatkową ochronę rzeczy, które kupujesz. Więc sprawdźcie sobie Zen, link znajdziecie poniżej. Użyjcie kodu. O, koniecznie użyjcie kodu. Tak. Bo z tym kodem macie 4 miesiące za darmo. Karta kosztuje euro miesięcznie, a wy macie 4 miesiące za free. A my jesteśmy dumnymi posiadaczami Zena. I czasem będziemy wam o nim przypominać w lesie. To prawda. Wracamy do odcinka. W tej szkole podstawowej wypożyczono 40 laptopów rodzinom. Wypożyczono? Które miały być dla uczniów do szkoły, do nauki zdalnej. Nie każdy laptopa w domu ma. A nawet jeśli ma, to może mieć na przykład jednego na rodzinę całą albo dwa. A lekcje są równolegle, więc już jest ciężko. Czyli w ogóle, jak rozumiemy, te 40 laptopów... Rodzin. Czy to były rodziny, które wykazały, że po prostu ich nie stać na ten sprzęt. No bo nie dajesz ludziom, którzy mówią, no nie, no my nie potrzebujemy. A może jednak, no bo jeśli to taki było, fajny Lenovo... Jeśli to było 40 rodzin... Czyli to raczej nie są wszystkie rodziny, które były w szkole, więc musiały być jakoś wybrane. Zwykle w szkole jest więcej niż 40 rodzin. I teraz okazuje się, że... Zwykle w szkole jest więcej niż 40. To są małe szkoły czasem. Kożuchów. A to jest miasto. 9 tysięcy mieszkańców. Oni to są takie Robczyce. Mniejsze. 9 tysięcy 300. Takie Robczyce. Robczyce mają 15 tysięcy mieszkańców. Wow. To jest dziwne, że Joe Biden jeszcze nie zadzwonił do burmistrza Robczy. Wow, I heard that many people loves to live in Robczyce. I know about the bench. Lovely, lovely town, lovely place. I teraz tak, 3 laptopy, które zostały wypożyczone rodzicom, znaleziono w Lombardzie. Co to mówi o Polsce? Co taki, to mówi o społeczeństwie, w którym taki żyjemy? Taki obraz nasz. No i tutaj ogólnie jest takie święte oburzenie. Znaczy święte oburzenie, no to pewnie zasadne oburzenie. Chcieli odzyskać laptopa, w Lombardach znalazły się 3. Zauważyliśmy, że jedna z uczennic nie loguje się do systemu. Wychowawczyni zaczęła drążyć temat. Chcieliśmy odzyskać komputer, ale nie mogliśmy doprosić się zwrotu. Bezskuteczne było też pismo zobowiązujące do zwrotu laptopa. Bezsilna dyrekcja powiadomiła policję o sprawie. Później policjanci znaleźli tam jeszcze 2 kolejne, w tym ten, o którego zwrot zabiegaliśmy. Ja wiem, że to się może wydawać takie, ale faktycznie widziałem taki jeden komentarz, że to jest takie trochę smutne, no bo co to też mówi o stanie finansowym tych rodzin. Nie wiemy, czy musiały. Wiemy, że zrobiły. Powinny być takie systemy pomocowe przede wszystkim, które sprawiają, że nie ma w Polsce dzieci, które nie mają się na czym uczyć. Przecież nawet w zeszłym roku współpracując z Playem była taka akcja, to wydaje mi się był kwiecień, maj, gdzie przez Rotary Polska
Można było przekazywać sprzęt, który był w domu, który mieliśmy w domu, był nam niepotrzebny, na przykład, nie wiem, stary smartfon, stary tablet, działający, tak, było coś takiego. I ta fundacja zajmowała się właśnie pośrednictwem, czyli albo mogłeś się umówić przez grupę na Facebooku w ramach twojego miasta, że hej, mam to i to, kto może potrzebować, albo przez tą fundację, czyli fundacja odbiera cię sprzęt i ona już rozdysponowuje dalej. Powinno być tak, że gdzie jednak są systemy, gdzie nie trzeba... wiesz, szperać w piwnicy za jakimś starym kompem, który oddasz, bo może będzie działał, może nie, nie. No i tu dyrektor Kożuchowskiej Podstawki zapowiada, że szkoła skontroluje, co się dzieje z pozostałymi wypożyczonymi laptopami. A tam Tibia, nie kupią bitcoiny. Proszę rodziców, by pojawili się w szkole z komputerami. W tej sytuacji nie mam innego wyjścia. Rodzice, którzy zostawili kompy w lombardach? Nie, no jest to niefortunna, bardzo, bardzo niefortunna sytuacja, która mówi najwięcej niestety o tych rodzinach, ale też nie znamy konkretnie ich sytuacji. Ale ja powiem, że z jednej strony, bo nawet nie znając historii tych rodzin, jakby na to spojrzeć, to uważam, że jest to absolutnie karygodne, bo te rodziny myślą na tyle samolubnie, że myślały, że te laptopy im się że jakby one są dla nich. A to są laptopy wypożyczone, jak było powiedziane. Mhm. Czyli one pewnie na przykład po zakończeniu semestru, kiedy dziecko przejdzie do następnej klasy, miał wrócić i może kuźwa pomóc innemu biednemu dziecku. I to jest samolubne. Wojtek. Sąsiedzi. Wystawiłeś laptop? Oddałeś do lombardu? Prosto cię pytam. Bo to jest myślenie tylko o końcówce własnego nosa. Najdalej. No więc tak, to w Kożuchowie. To w Kożuchowie. Pozdrawiamy Kożuchów, żeby było jasne. I Małgorzatę. Tak. Pani Małgorzato, jak mawiają ludzie prości, pamiętamy. W innych newsach, drodzy państwo, na przykład prezeska Sądu Najwyższego paliła e-papierosy. Odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W posiedzeniu online brała też Małgorzata Manowska udział. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, która w trakcie spotkania paliła e-papierosy. Tak. Uwagę zwrócili na to posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Tak. Może i nie widać na zdjęciu, ale pierwsza pani prezes, albo i prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, podczas zadawania do niej pytań przez Michała Szczerbę postanowiła sobie zapalić jakąś fajkę. I po co się tak truć? Jak ona może? Pani prezes potwierdziła przed chwilą, że przeprasza, ale to nauk. Czy można się masturbować, jeżeli ktoś ma nauk masturbacji? A był przecież coś, było to w Londynie, nie? Czy w Nowym Jorku? New York suspends Jeffrey Tobin. Czyli w Nowym Jorku zawieszono Jeffrey'a Tobina za to, że allegedly, czyli domniemanie, masturbował się na Zoomie podczas jednego ze spotkań oficjalnych. No. Też nauk. Myślę, że ma wyłączoną kamerkę, miał wyłączoną. I leciał na ręcznym, no. Ale w ogóle wytłumacz mi jedną rzecz, bo ty na pewno nieraz byłeś na Zoomie, nie? Czy kiedykolwiek podczas Zooma naszła się taka potężna chuć i pomyślałeś, nie no, w domu będę dopiero za... Za 3 godziny, tak. Nie wytrzymam, muszę teraz. Dziś będziemy debatować nad budżetem gminy, a z drugiej kamerki słuchaj takie ciap, 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 no come on. Bez kitu. Ja chciałem tylko przypomnieć, no, że jak będziesz robił swój... No. Stream, żebyś nie zapomniał, że jesteś nagrywany. Po 6 godzinie zapomniał o tej kamerce i tak... Ciap, ciap, ciap. Czyli ty byś nie palił w trakcie spotkania. Znaczy, bo ona jest w ogóle... Bo widzisz, bo to nie jest tak, że ona jest w domu, nie? Ona jest w biurze, ewidentnie. Więc to jest tym bardziej karygodne, bo jakby znaczy, było po prostu... podczas normalnego spotkania, by wyszła. Umówmy się. Wyszła by po prostu poczuła się zbyt pewnie. No ewidentnie nie kliknęło, że nie można, ale prawda jest taka, że gdyby pani Manowska... jednak się zastanawia przez chwilę, czy podczas spotkania na żywo zapaliłaby fajkę, nawet elektroniczną? Nie. No nie zapaliłaby. Nie zapaliłaby. I jeszcze musielibyśmy wam jedną rzecz przekazać na koniec tego odcinka. Znaczy jesteśmy w połowie może, że w Chinach tak. Też się taka sytuacja wydarzyła, że mężczyzna dostał taki nakaz przy rozwodzie, że w ramach rekompensaty musi odpracować w domu, bo praca w domu to też praca. Pekiński Sąd Okręgowy Fengxiong wydał przełomowy wyrok, w którym nakazał mężczyźnie zrekompensować żonie pracy domowej, która wykonywała w trakcie jej małżeństwa. Kobieta twierdzi, że mąż przez lata i związku nie wziął na swoje barki żadnych obowiązków domowych, ani opieki nad ich synem. BBC podaje, że kobieta otrzymała równowartość $7,700 za 5 lat niepłatnej pracy. Czekamy na wasze komentarze, puryści językowi. W jakim związku bycie w związku jest zajmowanie się domem jest płatna praca? Odcinam się od tego. Sędzia ogłaszając wyrok stwierdził, że podział wspólnego majątku pary po ślubie zazwyczaj wiąże się z podziałem własności materialnej, ale praca domowa stanowi niematerialną wartość majątkową. Jak się tam zacznie, to przyjdzie tu i Mon będzie musiała odpracować wszystko to, czego w małżeństwie nie robiła. Dokładnie. Mon, ja ci wyliczę. Dawaj. Kto wynosi śmieci u nas? Kto odkurza zawsze w domu? Kto ostatnio zbywa naczynia? Kto zawsze naprawia coś w domu, jak się coś zepsuje? Na pewno ty. Kto się... Znaczy, trzeba by Monikę spytać. Zadzwonię. Nie chcę być w lesie. No. A nie odbierze. Nie odbierze. Wiesz, że dzwonisz, jest zalet. Nie, nie, bo coś robi. Coś robi w domu, nie? No. Cześć, Pyśku.
Cześć. Co robisz? Jesteśmy na pracy zaraz. O, wiesz co, bo zastanawiam się, czy ja ci pomagam w obowiązkach domowych, ogólnie też w zajmowaniu się dziećmi i tak dalej. Nie możemy o tym porozmawiać w domu? Nie, bo musimy porozmawiać o tym teraz. Dlaczego? Bo Włodek nie chce ci płacić później pieniędzy, jak się rozwiedziecie. Nie no, Pyśku, tak w skali od 0 do 10. Jednym zdaniem powiedz. Jednym zdaniem, od 0 do 10. Nie no, od 0 do 10, no to tak pomagasz tak na 7, to tak 8 nawet powiedziałem. 7, bardziej 7. Nie no, w ogóle pomagasz, ale ile czasu trzeba się przy tym nasłuchać, to wiem. Bo ja jestem jak taka przypowieść biblijna. Jesteś, nikt już nie ma ochoty cię słuchać. Było dwóch gości i jeden dostał coś do zadania. To jakieś zadanie, żeby coś wykonać, i on mówi, nie, mi się nie chce tego robić i ja nie będę tego robił. A drugi powiedział, nie, nie chcę tego robić, nie będę tego robił, a potem się namyślił, wrócił i to zrobił. Mhm. I tam było też pytanie, jak myślicie, który z tych dwóch trafi do Królestwa Niebieskiego? Wiesz, ile jest w ciągu dnia takich momentów, ile ja takich momentów mam? Muszę coś zrobić i mi się nie chce wstawać po prostu, żeby to zrobić? No tak, na tym polega życie. Karol, mi nikt tego nie powiedział. Wiem. Czemu nikt tego dzieciom nie mówi, że życie potem będzie trudne? Nie jest aż takie trudne, jest okej, okay, jest git. Znaczy, właśnie nie, jak to jest właśnie, że ja mam tak, że ja tak narzekam, że życie jest tak, czasem takie... Że, nie, w sumie nie narzekam. Nie, ja nie narzekam, że życie jest trudne. Nie, dobra, nie narzekam. Narzekam na konkretne czynności, typu, no to jak to teraz trzeba te śmieci wynieść? Ty jesteś dokładnie jak w filmie Incepcja. Tobie trzeba zasiać tę ideę, że coś trzeba zrobić, ale nie mówisz, że masz to zrobić. Ty musisz sam na to patrzeć. A ja się połapię, że ktoś wtedy mnie tak manipuluje. No, do tej pory się nie połapać. W ogóle... Co? A nie. Co się stało? Co się stało? Nie. Chcesz odpalić Zooma? Oto, nowy dźwięk Wodek ma rację. To Paweł wysłał mail. Elgikiem, Elgikiem. Elgikiem? To jest dżingiel. To. Wow, wow! Dobra nuta! Dobry, a kawałek taki byłby taki schizowy trochę. Brain, tak się podpisuje Kinga i napisała nam. Drogi Karolu i Włodku, Włodku i Karolu, przełamać mi jest strasznie ciężko, bo nie dzieliłam się swoją sztuką jeszcze z nikim z poznaniem bliższego kręgu. Pięknie, że się z nami dzielisz, bo to jest naprawdę bardzo ładne, tak, co zrobiłaś. Ale wasze twarze wiszą mi wszędzie w pokoju, bo robiłam testowe wydruki i tak już mi zostały. No to myślę sobie, tak na mnie patrzą, to im pokażę, w końcu widzę ich częściej niż rodzinę i znajomych. To coś mówi. W sumie to dlaczego podzielić się z rodziną i znajomymi, a z wami nie? No i też to wasze twarze. Dziękujemy ci, Kingo, najpiękniej. Bardzo piękne są twoje fanarty. Karolu i Włodku, pisze Marta Elżbieta. W jednym z zeszłotygodniowych odcinków oglądane hurtą kończą się tak, że potem nie pamięta się dokładnie, którym. Karol stwierdził, że każda toaleta w Japonii ma wbudowany bidet. Otóż nie jest to prawdą. Tradycyjne japońskie toalety przypominają bardziej ceramiczne rynny w podłodze te typu, powiedzmy, zachodniego. I z wbudowanym bidetem można spotkać przede wszystkim w nowszych miejscach nastawionych na turystów. Okej. Okay, w apartamentach. W ramach ciekawostki przesłałem wam instrukcję korzystania z toalety, którą sfotografowałem podczas widzenia Pałacu Cesarskiego w Kioto. A, czyli właśnie dla tych, którzy korzystali z kibla na małysza, żeby wiedzieli, że siedzi się na toalecie. Oni musieli wytłumaczyć ludziom, że nie siedzi się tak? Tak, chyba tak, nie? Chyba tak. Znaczy, no dobra, no w początku, to ja nie wiedziałem, szczerze, bo w wielu miejscach Japonii, jak byliśmy, to były te toalety i to one było widać, że one są stare, z bidetem wbudowanym. Że, dobra, był tam panel elektroniczny, ale on był stary, on wyglądał trochę jak ten magnetowid kolonki. Dlatego zakładają, że więcej mieszkań to ma. No trudno. Drodzy Państwo, to był lekkostronniczy tydzień pierwszomarcowy, w sensie ten pierwszy marzec do 5 marzec. Widzimy się... 2021 roku. Widzimy się w 2021 roku od... Ale mnie uszy bolą. Od 8 marzec do 12 marzec. Ty patrz, jakie śmieszne. Dni w marcu są takie same jak w lutym. Tak. Ale ja nie? Że, to jest moje życie. Jakby ja że, tak mam, patrz, że 2 lutego. On przychodzi, pokazuje mi kalendarz i mówi: wow. Patrz, 2 lutego tak, był ten tak, wtorek, i 2 marzec tak, też jest wtorek. Trzymajcie się i bądźcie. Lekko. Stronniczy.